9 dzień maja, Łukasz z tej strony, Fibonacci Team School, Kanada, interwał dzienny. Wracamy do naszej analizy, sprawdzamy, w jakim miejscu znajdujemy się obecnie na wykresach. W miejscu znajdujemy się bardzo technicznym. Mowa o zewnętrznym mierzeniu 127,2. Tutaj mamy dodatkowe potwierdzenie w postaci układu harmonicznego zewnętrznego. Ten układ zaznaczam za pomocą dwóch trójkątów niebieskich. Mam pierwszą część układu, zaznaczam kolejną część układu, czyli fala X, AB i fala B, C i D. Punkt D to są okolice 127,2 i co ważne, pierwsza podaż już się pojawiła. Ta podaż była widoczna 5 dnia maja, tutaj bardzo silne zrzucenie ceny na ponad 120 pipsów. Na chwilę obecną liczymy na ponowny test, na tak zwany retest, czy też podwójny szczyt na wysokości FIBO. Także tutaj najbliższa zapora podażowa to są cały czas okolice zewnętrznego mierzenia. Zaznaczam kolorem bardziej podażowym te rejony i pamiętamy przede wszystkim o poziomie 1,3770 plus minus 10 pipsów. Jeżeli chodzi natomiast o najbliższe wsparcie, bardzo technicznie, bardzo ciekawie wygląda ten poziom. To są okolice ostatniego szczytu, tak naprawdę to jest też punkt B, czyli ten środkowy punkt całego układu. No i dodatkowo również tutaj mamy klastę FIBO, ale po kolei. Najpierw sobie zaznaczymy tę zaporę popytową kolorem zielonym. Dodatkowo potem sprawdzimy projekcję i zobaczymy, czy te dwie fale, które teraz mierzę, czy one są równe. Jeżeli tak, to gdzie te fale, gdzie ta równość wypada? Widzimy, że wypada troszeczkę niżej, a więc przyjmujemy, czy bierzemy pod uwagę tę strefę popytową jako najbliższą zaporę, okolice 1,3505. Również tutaj jest okrągły poziom 1,35, więc też o tym powinniśmy pamiętać. Także ta strefa pod kątem zajmowania długich pozycji, natomiast ta strefa pomarańczowa, typowa strefa podażowa na wysokości FIBO.